Dzień dobry. Dobrze, a co? Cóż, że nie pozna. Nie chował za okularze. No bo wyszczuplałeś. Nie. To nie, trzymam to, cały czas. Tak, od szkoły trzymam tę samą bakę. A do miecia, tak. A, że ja wyszczuplałem. Widzieć się będziemy w sali widowiskowej, ale Robercie, widzę, że masz jeszcze jakieś niespodzianki. Czy to są suweniry? Tak, to są suweniry dla naszych gości, które własnoręcznie, no powiedzmy, że własnoręcznie zrobiłem. Oni się chyba tak dawno nie widzieli, że muszą się teraz nagadać między sobą. Znalazłam się podstępem z moim mężem Jackiem Janczarskim, który pisał ten scenariusz, w ogrodzie u Stanisława Baleja. No i Stanisław Baleja mówi tak, słuchaj, może byś ty zagrała w tym filmie. Ja mówię, że to było pisane dla Jadzi Jankowskiej Cieślak. No tak, ale ona nie może. W ostatnim momencie było jeszcze nas czterech do tej roli i ja przyszedłem, szczerze mówiąc, zagraliśmy scenę, z tego co ja pamiętam, być może konfabuluję, ale zagraliśmy scenę. Miałem ze 3 tygodnie, pamiętam, że nawet już schudłem, bo zaczęły się kłopoty, schudłem nawet tam ze parę kilogramów w ciągu tych 3 tygodni i przyszedłem na zdjęcia próbne, zagraliśmy scenę, z tego co pamiętam i potem patrzę, a do tego faceta z wąsami podchodzi Artur Barciś i całuje go w rękę. I wtedy zobaczyłem, że jest to Ewa Błaszczyk. I to prawdopodobnie sprawiło, że ja dostałem tę rolę, żeby tam akurat w tym momencie autentyczny. Plus jeszcze taki, że troszeczkę głosik zawsze się podnosiło, prawda, żeby się zrównać i tak dalej, ale to już takie aktorskie. Żeby tak szofer z szoferem. Załóżmy, że niejaki X przed laty dał ci w kość. Załóżmy, że miał wredny pysk, lecz możliwości dość. Załóżmy, że pamiętasz to i teraz nadszedł czas, że możesz dziś załatwić go, sam zachowując twarz. Przed ciosem, co jak piorun spadł, nie chroni nas parasol. W przyrodzie nic nie ginie wszak, to tylko kwestia czasu. Załóżmy, że ten drań i ham wnet
walnie głową w mur lub własnoręcznie sobie sam zawiąże mocny sznur. Załóżmy, że nim w niebie Bóg powoła go przed sąd, tyś tylko pomógł, by i tu zrozumieć mógł swój błąd. Przed ciosem, co jak piorun spadł, nie chroni nas parasol. W środzie nic nie ginie wszak, to tylko kwestia czasu.